Zakup domu i mieszkania albo dek do zbudowania, nowe tynki, dach i drzwi, piękny marmur w kuchni lśni. Twoje plany i marzenia, hipoteki, odnowienia, Credit Union do spełnienia. Przychodź do nas, zapraszamy. Drzwi szeroko otwieramy. Chcesz uwolnić się od myśli? Spakuj i wyślij. Jeśli lecisz do Polski, planujesz wakacje na słonecznym południu lub wycieczkę pielgrzymkę do Ziemi Świętej, Włoch, Meksyku czy innych zakątków świata, zadzwoń do Queen Serena Travel. Tylko u nas super ceny i profesjonalna obsługa. Nasza dewiza to zadowolony klient. Baltic Window and Door Manufacturing Corporation zaprasza wszystkich kontraktorów do współpracy. Jesteśmy jedynym producentem w Ontario, który oferuje swoje produkty z drewnopodobnym wykończeniem Real Wood, bez użycia laminatów. Nie prowadzimy instalacji, ale współpracujemy z kontraktorami i dealerami. Polish Studio to najskuteczniejszy sposób reklamy. Skorzystaj ze specjalnej oferty promocyjnej Polskiego Studia. Spoty reklamowe już od $75. Dodatkowo, jako bonus, reklama Twojego biznesu prezentowana będzie w internecie oraz w systemie monitorów w biurach naszej Credit Union. Program Polish Studio nadawany jest z Toronto na stacji CTV. Oglądać nas można w Ontario i w głównych centrach Kanady, a przez internet na całym świecie. W ubiegłą niedzielę w Mississadze po mszy świętej w intencji ojczyzny i uroczystości pod pomnikiem patrioty w sali parafialnej kościoła świętego Maksymiana Kolbe odbyła się okolicznościowa akademia pod tytułem Niepodległość i pamięć. Dziś i w następnym programie za tydzień zapraszamy do obejrzenia fragmentów wspaniale przyjętego, opracowanego przez pana Henryka Gadomskiego programu w wykonaniu grupy wokalno-tanecznej Radość Joy, której kierownikiem artystycznym jest pani Ania Piwowarczyk oraz młodzieży Związku Harcerstwa Polskiego Okręg Kanada. We are the dead. Short days ago we lived, felt dawn, saw sunset glow, loved and were loved. And now we lie in Flanders fields. Take up our quarrel with the foe. To you from failing hands we throw the torch. Be yours to hold it high. If ye break faith with those of us who die, we shall not sleep, though poppies grow in Flanders fields. Send the word.
jakże Ciebie przywitać radosna swobodo i czym uczcić najpiękniej? Chyba tym uśmiechem i młodzieńczej poezji burzliwą urodą, co szła śpiewem przez miasto i wracała echem. W 5. pułku piechoty Legionów, w którym służyło wielu harcerzy z Łodzi i Piotrkowa, pierwszym plutonem wywiadowczym, złożonym z całości z harcerzy, dowodził były zastępowy skautów piotrkowskich podporucznik Stefan Rowecki-Grot, późniejszy komendant główny Armii Krajowej. Osobny oddział skautowy pełniły służby przy komendzie Legiony, a w pułkach 2. brygady harcerze stanowili przeszło 25% stanów osobowych, w tym niemal wszystkie szarże podoficerskie i część oficerskich. Harcerz polski przed wojną i w czasie wojny, zaciągając się dobrowolnie w apolityczne szeregi skautowe, przede wszystkim ojczyznę miał na względzie. Młody umysł jego nie zagłębiał się nawet w rozumowe dociekanie, po czyjej stronie miał stanąć, lecz gdy zaszła potrzeba, chwytał za broń przeciwko temu wrogowi, którego mógł zwalczać w danej chwili.